Pomiar odcinkowy jako nowy sposób na piratów drogowych. Nowa metoda kontrolowania prędkości jest już testowana w 29 miejscach kraju. A na czym dokładnie będzie polegała? Odcinkowy pomiar prędkości to na zasadzie takiej matematyki, tak? Czyli droga plus czas i wylicza wtedy nam urządzenie średnią prędkość, z jaką przejechaliśmy dany odcinek. Będą zamontowane dwie bramki z kamerami. Jeżeli będziemy przez pierwszą bramkę przejeżdżali, zostanie zrobione zdjęcie i będziemy wyjeżdżali jak gdyby z tego odcinka, następne zdjęcie na odcinku końcowym i wówczas urządzenie wyliczy nam, z jaką prędkością średnią przejechaliśmy przez ten odcinek. Policjanci wyjaśniają, że urządzenie sprawdzi, czy kierowca przekroczył dozwoloną prędkość. Jeżeli tak, to konsekwencją będzie oczywiście mandat. Pierwsze z nich mają być wlepiane już od stycznia przyszłego roku. Zdaniem Olsztyniaków każda metoda jest dobra, by dbać o bezpieczeństwo na drodze. Zapytaliśmy ich przy okazji, czy spotkali się z kierowcami, którzy jeżdżą zbyt szybko. Czy na pewno jeżdżą zbyt szybko, bo jestem też kierowcą i 50 w mieście to nigdy chyba jeszcze nie udało mi się utrzymać rzeczywiście. Więc jeżdżą za szybko, zdecydowanie. I powinny być przepisy, które będą nas mocniej ciągnęły do tego, żebyśmy trzymali te 50. Bo na razie, no mówię, nie udaje się do końca. Prawie o mało co nas nie potrącił, bo tak szybko jechał. Ale to już dawno było. Teraz się tak nie spotkałem, ale widzę, jak tu jeżdżą tacy niektórzy. Jak ostatnio właśnie wracałem z Warszawy samochodem, to na linii ciągłej przejechał tego i rzeczywiście niebezpieczna sytuacja wtedy. I tutaj przyznaję rację tym, którzy chcą te kamerki montować i rejestrować i zgłaszać. Trzeba eliminować takich jednak. A eliminować piratów drogowych można na wiele sposobów. A jakie to są dokładnie metody, wyjaśnia policja. Policja dysponuje radiowozami nieoznakowanymi typu WIDO, rejestratory. Te radiowozy patrolują główne ciągi komunikacyjne naszego miasta, jak również powiatu i tutaj one jak gdyby w największy sposób przyczyniają się do tego, iż wyłapują tych kierujących, którzy notorycznie przekraczają prędkość. Jak również dysponujemy innymi urządzeniami typu radar, tak, gdzie również policjanci w sposób statyczny dokonują prędkości i również ci kierujący, którzy w znaczący sposób przekraczają tą prędkość, są na miejscu rozliczani. Reagować na poczynania drogowe piratów drogowych może każdy z nas, chociażby zgłaszając taką właśnie sytuację poprzez stronę internetową bezpieczny.olsztyn.eu. Czterdziestolecie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Andrzeja Krzanowskiego w Mławie to poważna okazja do świętowania. Uczniowie mławskiej szkoły odnoszą liczne sukcesy na estradach. Najwięcej satysfakcji do tej pory przynosiła szkole i miastu klasa akordeonu, jedna z najliczniejszych i przede wszystkim najsilniejszych w kraju. Ponadto trwa tu edukacja na wydziale wokalnym, śpiew solowy i instrumentalnym. Skrzypce, gitara, fortepian, organy, akordeon, klarnet, saksofon, flet i perkusja. Szkoła na pewno zaznacza się wyraźnie na mapie szkolnictwa artystycznego wśród wszystkich szkół. Ma wiele cennych inicjatyw. No przede wszystkim, co ją wyróżnia spośród wszystkich szkół, które jakby nadzoruję w regionie, to jest ta cenna inicjatywa organizacji dla środowiska spektakli operowych i operetkowych. Absolwenci studiują m.in. na akademiach muzycznych w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach i Warszawie. Obecnie placówka kształci 196 uczniów, co należało uczcić. W piątek 6 listopada świętowano Święto Szkoły. Z okazji jubileuszu dyrektor Wilhelm Taraszkiewicz został odznaczony medalem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zasłużony dla kultury polskiej. Pedagodzy również zostali docenieni i otrzymali nagrody dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Wierzę w to po prostu, że szkoła ciągle ma potencjał na dalszy rozwój, ponieważ przybywają nowe roczniki, przybywa młodzież, przybywają dzieci, które chcą pracować, nauczyciele ciągle chcą pracować.
Placówka ma zgrany zespół. Nauczyciele i młodzi muzykanci uczą się razem i koncertują. Teraz warunki, w których będą pracować, będą o niebo lepsze. Oczekujemy na realizację projektu termomodernizacji, który związany jest z takim bardzo gruntownym remontem naszej placówki i to w sferze materialnej jest najważniejsze dla nas zadanie na najbliższych kilka lat. Szkoła w nowej odsłonie to konieczność. Od 1995 roku odbywa się tutaj festiwal akordeonowy, jeden z największych w kraju. Nie przypadkiem patronem jest Andrzej Krzanowski, kompozytor, twórca muzyki symfonicznej, kameralnej i wokalno-instrumentalnej, którego szczególną specjalnością była muzyka na akordeon. Czas, aby placówka kojarzyła się wszystkim nie tylko z wysokim poziomem nauczania, ale także z warunkami na miarę XXI wieku. Odkrywają dobrą w innych ludziach. Wolontariusze Fundacji Zbieramy Razem stworzyli kolejny kalendarz, który ma zachęcać do pomagania innym. Fundacja ma większość podopiecznych, są to malutkie dzieci. Ja sama jestem mamą, więc odbieram to bardzo personalnie i myślę, że wolontariat jest to rzecz, którą polecę każdemu. W pracę nad kalendarzem zaangażowali się pasjonaci fotografii, wizażu, modelingu oraz grafiki. Zebraliśmy się razem i stworzyliśmy właśnie projekt, myślę, że trochę inny niż inne projekty, bo właśnie skupia się na człowieku i w ciekawy sposób przedstawia właśnie różne typy osobowości człowieka. Dochód ze sprzedaży kalendarza przeznaczony jest na pomoc podopiecznym fundacji, a w szczególności dzieciom z Domu Pomocy Społecznej, który prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi. W ubiegłym roku dzięki projektowi Bestiariusz udało się zebrać pieniądze na najpotrzebniejsze rzeczy. W tym roku zbiórka będzie przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Siostra zasygnalizowała, że chciałaby mieć nową wagę medyczną siedzącą. Także tutaj dla dzieci tych starszych, ale wiadomo, jeżeli tych środków będzie wystarczająco dużo, to dokupimy jeszcze lampę Solux, może coś jeszcze z ubranek. Poza tym pomocy potrzebuje również 8-letnia Emilka, również z Elbląga. Dziewczynka cierpi na rzadką chorobę von Willebranda. W całym kraju choruje na nią około 1000 dzieci. Mama się zwróciła w tamtym roku o pomoc dla swojej córeczki, która chora na bardzo rzadką chorobę na skalę tutaj całej Polski i bardzo się dzięki też tutaj pomocy lokalnego społeczeństwa, wsparciu firm udaje się zebrać środki na rehabilitację. W tej chwili jest na rehabilitacji w ośrodku w Ameryce, ale tej pod Olsztynę. I gdzieś następny wyjazd będzie za 3 miesiące. Rehabilitacja jest bardzo kosztowna, dlatego nieoceniona jest pomoc ludzi o dobrych sercach. Fundacja Zbieramy Razem liczy na to, że razem uda się pomóc tym potrzebującym dzieciom. To jest najpiękniejsze, jeśli po prostu potrafimy czerpać radość z tego, że jesteśmy w stanie, że chcemy, że lubimy pomagać innym ludziom. Elblążanie potrafią, za to bardzo Wam dziękujemy. Szczegóły na temat zbiórki oraz o podopiecznych fundacji można znaleźć na stronie www.zbieramyrazem.org. Tradycyjne potrawy z mąki i ziemniaków mogą stanowić nie lada wyzwanie, ale zależy dla kogo. Gdzieś się zapomina o naszych korzeniach i właśnie dzisiaj robimy kartacze, robimy dzyndzałki z chreczką i skrzeczkami. Typowe, tradycyjne, warmińsko-mazurskie dania. Każdy, kto lubi dobrze zjeść, zazwyczaj potrafi też dobrze gotować. Nowa terminologia oraz technika przyrządzania dań przyszłych kucharzy nie zniechęciła. Najmniej znana dla nich w ogóle nowa technika, tak naprawdę wykorzystania metody sous vide. Jest dla nich to nowością, bo tradycyjnej kuchni w domu nie wykorzystujemy tej techniki, bo musi być odpowiedni sprzęt, tak zwany cyrkulator do gotowania tego mięsa. Dla chcącego nic trudnego. Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych stanęli na wysokości zadania. Na szefach kuchni zrobili dobre wrażenie. Czas na pochwałę.
Bardzo fajnie się z nimi pracuje, nawet chyba lepiej niż u mnie w kuchni, tak? Bo widać w nich ten zapał, widać, że chcą się czegoś nauczyć, także bardzo przyjemna praca. Tradycyjne potrawy z mąki i ziemniaków to nazwa warsztatów kulinarnych, które dotyczyły produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych. Specjaliści wpajali młodzieży zasady zdrowego żywienia. Jeśli chodzi o pomysł, to Agencja Rynku Rolnego już od paru lat organizuje takie warsztaty dla młodzieży szkół o profilu gastronomicznym. Staramy się, żeby te warsztaty odbywały się w różnych szkołach naszego województwa, stąd też w tym roku jesteśmy właśnie między innymi w Ostródzie. Zespół Szkół Zawodowych imienia Szandora Petofi w Ostródzie doszkala młodzież na wszelkie możliwe sposoby, aby uczyła się rozpieszczać kubki smakowe przyszłej klienteli, która raz zrażona już raczej nie wróci, a to co miała w portfelu zostawi u konkurencji. Na co dzień chodzą w mundurach. Po pracy uniform zamieniają na strój sportowy. W piątkowy wieczór w hali przy gimnazjum nr 2 został rozegrany 18. turniej służb mundurowych w piłce siatkowej o Puchar Burmistrza Ostródy. Choć na trybunach tłumów nie było, mecz był bardzo zacięty. W końcu pod siatką spotkali się prawdziwi mężczyźni. Cztery drużyny zgłosiły się do turnieju. Straż pożarna, areszt śledczy, ratownictwo medyczne oraz ochotnicza straż pożarna. Rywalizacja sportowa miała przebieg każdy z każdym, a oto wyniki. Areszt śledczy, ratownictwo medyczne 2-0. Areszt śledczy, straż pożarna 2-1. Ochotnicza straż pożarna, areszt śledczy 2-1. Straż pożarna, ratownictwo medyczne 2-0. Straż pożarna, ochotnicza straż pożarna 0-2. Ochotnicza straż pożarna, ratownictwo medyczne 2-0. Wyniki końcowe. Ochotnicza straż pożarna 6-3. Areszt śledczy 5-3. Straż pożarna 3-4. Ratownictwo medyczne 0-6. Ochotnicza Straż Pożarna nie ma sobie równych podczas turnieju w piłce siatkowej. Jest to ich już trzecia wygrana. Intencja spotkań jest jednak o wiele bardziej wzniosła. Popularyzacja aktywnego trybu życia, dbanie o sprawność fizyczną oraz integracja środowisk ostródzkich służb. I w tej dziedzinie nie było przegranych, bo jak i w pracy, tak i na boisku walczą do samego końca.